Jeżeli natomiast chodzi o Wisłę, to obserwujemy praktycznie do Zawichościa cały czas tendencję podnoszenia się jeszcze poziomu wody. Także trudno jest mówić o utworzeniu się tej głównej fali, ona się jeszcze kształtuje. Także ze względu na tą falę ta sytuacja od Krakowa właściwie do Zawichościa jest taką sytuacją newralgiczną, gdzie tam będą jeszcze przerastały wody. Nasze modele pokazują, że ten proces jeszcze będzie trwał i będziemy Państwa też informowali na temat naszych prognoz. Ja chciałem powiedzieć, tylko przypomnieć Państwu, że w 2001 roku, kiedy mieliśmy powódź, to na Zawichościu poziom wody tam w tym momencie wynosił 835 centymetrów. My w tej chwili tam mamy 620, myśmy planowali, przewidywali, nasz model przewidywał 630, w związku z tym zrobiliśmy małą korektę. No zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Jest to taki newralgiczny punkt, który decyduje o tym, jaka będzie sytuacja na Wiśle.